Objawy, badania i leczenie borreliozy. Borrelioza, objawy, badania, leczenie BRMR, przychodnia biorezonansu. Zapraszamy do naszej placówki. Zajmujemy się medycyną naturalną, ale przede wszystkim korzystamy z metody doktora Wola i sprzętu bitwą. Jesteśmy specjalistami w diagnozowaniu i usuwaniu takich dolegliwości i chorób jak lekooporne bakterie, robaki, wirusy, grzyby candida, grzybice i wielu innych. Stosujemy najnowszy, profesjonalny sprzęt, 100% bezpieczny, posiada odpowiednie certyfikaty oraz aktualny przegląd. Przeprowadzamy takie badania na boreliozę, w tym testy biorezonansowe i biorezonansowe terapie niekonwencjonalne. W naszym gabinecie praktykę prowadzi wyszkolony bioterapeuta, posiadający liczne certyfikaty i szkolenia z biorezonansu wszystkich możliwych stopni, w tym producenta bitwą w Niemczech. Przede wszystkim zajmujemy się przeprowadzaniem testów biorezonansowych na wykrycie bakterii borelii oraz chorób odkleszczowych. Leczenie niekonwencjonalne i wykrywanie boreliozy to nasza specjalność. Co to jest borelioza? Na samym początku trzeba odpowiedzieć na najistotniejsze pytanie, czym w ogóle jest ta choroba. Według naukowej definicji jest to wieloukładowa choroba zakaźna, którą wywołują bakterie należące do krętków Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia japonica i inne. Jednak najczęściej jest nazywana chorobą odkleszczową. Człowiek zostaje zarażony poprzez ślinę lub wymiotinę kleszcza, ale także przez komary i myszki. Niestety co roku kilkaset tysięcy osób ulega zarażeniu borelią. Najczęściej następuje to w wyniku nieprawidłowej profilaktyki, braku właściwego ubrania i obuwia podczas wędrówek po lasach i terenach, na których należy spodziewać się kleszczy, oraz przez niedocenianie roli komarów w rozprzestrzenianiu tej epidemii. Ponadto, kleszcze coraz częściej obecne są w takich miejscach jak łąki. Szczególnie narażeni są grzybiarze i osoby uprawiające sport taki jak biegi przełajowe. Jakie są objawy boreliozy? Początkowo objawy boreliozy u ludzi są podobne do tych znanych nam na przykład ze stanów grypowych. Gorączka, bóle głowy czy osłabienie. Na skórze u części osób mniejszość zakażeń pojawia się charakterystyczny rumień, który poszerza się obwodowo, a centralnie ustępuje. Są to wczesne objawy, które mogą ustąpić nawet do 3 miesięcy po zarażeniu. U niektórych chorych zauważa się objawy wskazujące na postać zapalenia stawów lub neuroboreliozy albo zapalenia mięśnia sercowego. Po wielu latach od zarażenia bakterią choroby z Lyme może dojść do zanikowego zapalenia skóry. Dlatego tak ważne jest szybkie leczenie boreliozy, szczególnie u dzieci. Wczesne wykrycie boreliozy nie tylko wspomaga terapię, ale może zatrzymać rozwój choroby na wiele lat. Jednak mało kto wie, co należy zrobić, aby uzyskać szybką diagnostykę. Otóż jeżeli usuniemy kleszcza, nie należy go wyrzucać, szczególnie jeśli pojawia się rumień na miejscu ukąszenia. Należy kleszcza zabezpieczyć, na przykład włożyć do plastikowego pojemnika, aby następnie zlecić badanie w najbliższym ośrodku toksykologii, który oferuje badanie wyjętych kleszczy. Rozpoznaje się ją na podstawie pozytywnych testów serologicznych i objawów klinicznych. Pierwsze objawy pojawiające się często w dniu zakażenia mogą wskazywać na boreliozę, jednak dopiero badanie kleszcza, a także nas samych może to potwierdzić. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza dla młodych ludzi, gdyż nieleczona i niezdiagnozowana wcześniej borelioza może wręcz sparaliżować normalnie funkcjonowanie w najmniej oczekiwanym w momencie życia. Inną możliwością diagnostyczną jest przeprowadzenie testu biorezonansowego bitwą na boreliozę. Borelioza, objawy, badania, leczenie, jak to wygląda? Niektórzy preferują leczenie antybiotykami. W naszej placówce jednak proponujemy niekonwencjonalną metodę, biorezonans bitwą, z którego korzystanie przede wszystkim pozwala na bardzo precyzyjne zdiagnozowanie obecności bakterii borrelii, ale i umożliwia wyeliminowanie bakterii borrelia z organizmu poprzez serię zabiegów biorezonansowych bez użycia leków. Tego typu niekonwencjonalne i naturalne leczenie jest niezwykle efektywne. Minimum 15 wizyt w ciągu kilku tygodni to skuteczna terapia, która daje możliwość efektywnego, szybkiego i bezbolesnego zlikwidowania tej bakterii, ustąpienia objawów boreliozy. Im wcześniej wykryta bakteria i zdiagnozowana borelioza, tym skuteczniejsze jest leczenie. Metoda biorezonansu bitwą, która opiera się na naturalnym leczeniu, nie tylko doskonale określa i lokalizuje obecność bakterii, ale również eliminuje bakterie, podobnie lub nawet skuteczne jak leczenie prowadzone przez lekarza specjalistę od boreliozy, który leczy boreliozę antybiotykami. Jeżeli
choroba jest bardzo wcześnie wykryta, wówczas są ogromne szanse na całkowite wyleczenie, które powinno być następnie wspomagane dietą, suplementami i ziołami. Kto przeprowadza badanie na boreliozę? W naszym gabinecie nie ma lekarza. Badanie przeprowadza doświadczony i wyszkolony bioenergoterapeuta. Bioterapeuta, który posiada certyfikaty ukończenia szkolenia z biorezonansu I, II i III stopnia w zakresie obsługi aparatu Bicom 2000 wydane przez Monadis Biomedes C oraz inne szkolenia z zakresu medycyny holistycznej, w tym w Instytucie Medycyny Regulacyjnej w Niemczech prowadzone przez producenta Bicom. Dzięki temu nie trzeba obawiać się ryzyka niekompetencji podczas testowania i samego zabiegu. Każda terapia zaczyna się od testu. Pierwsze zabiegi na koinfekcje zwykle trwają 1,5 wahy każdorazowo, a zabiegi na boreliozę zwykle 3,5 godziny, a w przypadku dobrego stanu pacjenta mogą wynosić 2,5 godziny. Wszystko jest zależne indywidualnie od pacjenta i od stopnia rozprzestrzenienia się boreliozy i liczby koinfekcji. Dlaczego zarażenie jest takie groźne? Nieleczona choroba może być tragiczna w skutkach. Choroba może zaatakować serce czy mięśnie, a nawet mózg i układ nerwowy, neuroborelioza. Objawy są bardzo zróżnicowane, ale nie można ich lekceważyć. Mało tego, niepodjęcie leczenia może spowodować nieodwracalne zmiany w naszym organizmie. Niestety zakażenie, które nie jest poddane skutecznemu leczeniu, prowadzi nawet do stwardnienia rozsianego SM. Lepiej więc zaraz na początku od rozpoznania boreliozy poddać się zabiegom i skutecznej terapii, zaplanować leczenie, by w przyszłości nie bać się o swoje zdrowie czy normalne życie. Zaatakowane przez boreliozę mięśnie ulegają zanikowi lub paraliżowi, a układ nerwowy podrażnianiu i zatruciu neurotoksynami, co powoduje wiele objawów i powikłań ze strony tego układu. Jeżeli leczenie jest rozpoczęte dopiero po kilku latach od zakażenia, wówczas często oprócz serii wielomiesięcznych antybiotykoterapii, działających niestety z różnym skutkiem przy konwencjonalnym leczeniu, chora osoba musi dbać stale o odporność, gdyż nawroty są bardzo częste. Zapalenia stawów to najczęstsze objawy rozsianej po organizmie bakterii borelia. Nierzadko atakuje ona również mięsień sercowy oraz wspomniany układ nerwowy. Trzeba więc liczyć się z tym, iż może się to zdarzyć. Po latach od zakażenia i bez podjęcia leczenia choroby może dojść także do zanikowego zapalenia skóry, alergii, atopowych schorzeń skóry, łuszczy co podobnych. Dolegliwości powodowane przez nieleczoną boreliozę nie tylko utrudniają życie, ale mogą je zmienić, a nawet paraliżować wykonywanie dotychczasowych codziennych czynności i aktywności zawodowej. Wiele osób nie może nawet pracować i rezygnują z dotychczasowej pracy lub zostają zwolnieni z powodu pogorszenia wyników pracy. Jak rozpoznać objawy?